Drodzy, bardzo serdecznie witam Was wszystkich 15 stycznia 2022 roku. Witam wszystkich oglądających chrześcijańską telewizję internetową i pozdrawiam. A słowo, które chce nam dzisiaj towarzyszyć, chce nas wspierać, chce nas ubogacać i chce nas prowadzić. W tym dzisiejszym dniu czytamy ze Starego i z Nowego Testamentu, gdzie w Starym Testamencie prorok Izajasz w 53 rozdziale, 5 wierszu tak pisze: On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian tak pisze, w 5 rozdziale, 21 wierszu. Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Drodzy, wszyscy jeszcze, myślę, przeżywamy czas Bożego Narodzenia. Czas, w którym wszyscy cieszyliśmy się i radowaliśmy się z tego, że Jezus Chrystus przyszedł na świat. Jezus Chrystus przyszedł na świat w konkretnym celu, aby wszystkich nas zbawić, aby na nowo pojednać nas ze swoim Ojcem. I dzisiaj tą prawdę, którą będziemy przeżywać za kilka miesięcy, przypominają nam te słowa Starego i Nowego Testamentu. One dobitnie pokazują nam i ukazują, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na świat. Niewątpliwie zauważymy w tych dwóch wierszach dwa słowa. Nasze winy, nasze występki za nasz grzech. Drodzy, niewątpliwie trzeba powiedzieć, że nasza wina wobec naszego Stwórcy jest wielka, że każdego dnia grzeszymy, że każdego dnia każdy z nas, tak jak to mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, każdy z nas, wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam Bożej chwały. Ale po to Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby jako ten, który nie znał grzechu, który mimo wielu momentów, które mogłyby świadczyć o tym, że zostanie skuszony, że zgrzeszy, on stał ciągle na straży tego, abyśmy mogli każdego dnia do naszego Stwórcy modlić się i dziękować Mu za to, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Drodzy, nikt z nas nie lubi brać winy na siebie, a w szczególności, kiedy nikt z nas nie zawinił. Dzisiejsze słowa pokazują nam, że Boża miłość nie zna granic. Boża miłość, która w Jezusie Chrystusie urzeczywistniła się i w Nim, jako naszym Zbawicielu, może mieć odzwierciedlenie. Ta miłość zaprowadziła Jezusa Chrystusa na krzyż, aby On wziął nasze grzechy, wziął nasze występki, wziął wszystko to, co nas obciąża, abyśmy mogli na nowo
stanąć przed swoim Stwórcą i być przez Jezusa Chrystusa, Jego świętą krwią obmyci, być przed Bogiem sprawiedliwością, mieć tą sprawiedliwość. Nie zapominajmy, że to właśnie przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie staliśmy się znowu partnerami dla naszego Stwórcy. Nie zapominajmy, że Jezus Chrystus był bez grzechu i tylko jako On jedyny mógł ponieść nasze grzechy i nasze winy. Myślę, że każdy z nas chciałby usprawiedliwić się za to, co robi. Myślę, że każdy z nas, stając rano do modlitwy i kładąc się wieczorem spać, modli się o to, aby Bóg przebaczył mu jego grzechy. Tylko, drodzy, to nie wystarczy. Nie możemy sami siebie zbawić. Nie możemy sami za swoje grzechy odpokutować. Jedynie w Jezusie Chrystusie możemy mieć tą nadzieję. Jemu zaufajmy. Jemu oddajmy nasze życie, aby On nas prowadził, błogosławił nam i strzegł każdego dnia. Życzę Wam, drodzy, w ten sobotni poranek wiele Bożego błogosławieństwa, prowadzenia i uśmiechu, który możemy mieć przez Jezusa Chrystusa, który oddał za nas swoje życie i który sprawia, że możemy mieć społeczność ze swoim Stwórcą. Amen.